Moi drodzy, przyszedł nam kolejny Dyson. Znaczy, w zasadzie ten sam. A co tutaj róg uszkodzony w przesyłce był? O. Wszystko się wyjaśni zaraz. Także właśnie zacznę ten film tym nowym Dysonem, który przyszedł po regeneracji. No nie, to jest w sumie nowy, nie? To jest nowy. To jest nowy. Nie naprawili? Bo tamtego starego, który nam się zepsuł po 3 miesiącach, nie mogli naprawić, bo coś się stało. Donia oczywiście zepsuła, bo któż by inny. Bo kto by inny. I teraz... Tak samo jak samochód. I teraz zaraz będzie otwierany nowy i zaraz wam pokażę, czy jest git. Tutaj jest, moi drodzy, nasz nowy sprzęt, ale wiecie, co wam powiem? Że nowe wszystko. I patrzcie, wszystko nowe. Łącznie z końcówkami, które im nie odsyłaliśmy. Mamy teraz dwie te same końcówki, bo oni kazali przysłać tylko elektroszczotkę. Tak, zgadza się. Trzeba na tym zrobić. Biznes na tym zrobimy. Zrobimy na tym biznes. Karta, co to i nikt nie... Dobrze, moi drodzy, także w związku z tym, że przyszedł nam całkiem nowy Dyson z rzeczami, których w zasadzie nie potrzebujemy, bo mamy, to polecamy tego Dysona. Nie, naprawdę. Nie spodziewałam się, że oni tak się zachowają. Nie, no wszystko nam przyszło jak należy. Nie będę tego wypakowywać nawet. No po co? No jak mamy, to... Nie ma za co. Aha, że to, że mamy ci podziękować, że nam zepsułaś. Wiecie, wiesz, co mi się wydaje? Bo no. Do niej przestała świecić dioda podczas odkurzania, nie? I to nie był taki problem. Jak ta uszczelka, bo ja powiedziałam, że taka jest nie, czerwona koronka, nie, no, no. Tutaj. O, no widzę, to jest uszczelka silnika i ona nam kruszała, nie? No tak, skruszała. Skruszała, tak można było ją palcem... Może to przez tą uszczelkę. I ona mówi, jeżeli ona jest uszkodzona, to jest do wymiany. Wiesz, jak mamy. Aha, a tutaj... to musimy, bo to nam nie działało. Wszystkie... Aha, to nam nie działa. A to wysyłałaś to? To wysyłałam, a tego, aha. Nie, tego nie, bo nie pokazała pani mi tego wysyłać. No dobrze, to zaraz sprawdzimy, czy działa. No co? No nie działa, nowe to działa. Nową rurę. O, tu wam pokażę. Rurą wjeżdżać pod ten, no. Patrzcie, różnią się troszkę, znaczy wizualnie, jeśli chodzi o kolory tylko, nie? Bo tu jest fioletowe, to jest nowe, a to jest to, co mieliśmy. To jest szare. To w sumie funkcyjnie to się nie różni, nie? Bo to jest wszystko mam to samo. Nie? No. Nie, tylko to, słuchaj, tą szczotką się chyba nie robi dywanów, tylko się robi te podłogi, a dywany się robi tą szczotką. Tak, ona jest lepsza do dywanu, bo jest twardsza igła. No właśnie, o to chodzi. Trzeba ładować. O, a pokażę wam teraz, Ewka, co tu się stało w tamtym odkurzaczu. Ten bolec wypadł. O. Ten bolec przychodzi, słuchajcie, ja wam pokażę. Tu nie. Jest taka ssawka, szczelinówka i ją po prostu, jak odkurzasz, co nie? To po prostu sobie wyciągasz i masz szczelinówkę. No, taką i później ją wkładasz i w inny sposób jej nie włożysz. Jak ona nie pasuje, to nie pasuje. No. A do niej weszła, rozumiesz? No, ale nie da się ukryć, że to ona jest winna, no ale jej wybaczamy ze względu na to, że nowego Dysona nam przysłali ze wszystkimi tymi sprzętami. Troszkę może ich, no. One day later. Siemanko, moi drodzy. Kolostrum już wypite z samego rana, a teraz wypiję ten olej, tylko że on był w lodówce. Podobno. Już jestem. Nie, podobno Ewka mówi, że ten, że może być w lodówce, a nie, właśnie, trzeba wstrząsnąć. To wszystko wstrząsnąć. To wstrząśniemy go. Wstrząśnięty, nie mieszany. Wstrząśnięty, nie mieszany. Ale tam nie trzeba, wiecie. Igor, teraz tak, ten olej jest dość dobry, jak mogliście zauważyć na ostatnim filmie, więc wypiję go z wielką radością, tym bardziej, że przysłuży się mojemu zdrowiu, nie? Oby się nie wylało teraz. Daj mi twoją łyżkę, to ja od razu. Czekaj, ja ją wyliżę jeszcze, bo jeszcze tam zostało trochę.
ale dobry, mówię wam. Nie znam osoby, której by nie smakował. Igorku, co? Naleję ci tutaj troszkę, co? Nie, ale taki pyszny jest. Jak sobie tak zrobisz, tak, to normalnie aż taki prażony słonecznik, nie? Mm-hmm. A to jest z pestek dyni. Podobno dynie smakują tak jak prażony słonecznik, no nie wiem. No dobrze, Ewcia, to proszę bardzo, teraz twoja kolej. Musisz ten butelkę jakoś... Ja to nie piję takich wielkich. Nie, ja to wielką, bo ja lubię dużą. Wyliczę, bo trochę zostało. Tak zrób. Ale dobre to jest. Mówię wam, no to no non stop bym to mógł pić. Jak pachnie? Co pachnie? Nie, właśnie, jak pachnie? Prażony słonecznik, nie? Tak pachnie, jak się podpiesze na no weź, butelki. Powąchaj butelkę, zobacz. No to łyżeczkę oleju wypij i będziesz czuł. Trzeba też kupić słonecznik z tym. Wypijesz, jak ci wleję łyżeczkę? Małą? Dwie albo trzy krople. Jak zapłacicie? Dostałeś wczoraj... Nie będziemy ci płacić za olej. Dostałeś wczoraj niezdrową tą kanapkę. Tyle dobre. Ci dam, ile ci dam? Przecież ja całą łyżkę wypiłam. Ja się krzywi. Jak będziesz pił, jak będziesz starszy. Oczywiście. I co? I takie... Dobra, nie? Jakbyś słonecznik jadł, prażony, taki potem... Łyżeczkę mało wypił. Niedobre. Ty, on to niedobre rzeczy. Psychiczny jest. Dobre, a takie jedzenie z maka jest dobre, co? Ja, to już jest dobre, właśnie pokazywałem, przyrządzają z maku jedzenia. Musiał sobie buzię wypłukać, bo mówi, że niedobre. To ja nie rozumiem takich sytuacji. Nie, to jajek, bo boczek jest słony. O, i tam mamy jeszcze kanapki. Będzie pięknie, normalnie. Będzie wspaniale. A ile to w ogóle jajek jest? 7, bo a Igor jeszcze chciał. Igor będzie... Tak, taką jajecznicę lubię. Z boczkiem, z cebulką i do tego bułka. Bułeczka z okurkiem. Z okurkiem albo z pomidorem, no. Teraz, moi drodzy, jedziemy do... Po swojską kiełbasę jedziemy. Do takiej... jednej osoby, która robi taką swojską kiełbasę i swojskie różne wyroby, kurde, się przewrócę tutaj przez te buty, swojskie takie różne wyroby, a później jeszcze za pamięci muszę zrobić, kurde, podbić dowód w samochodzie, bo jest już prawie końcówka, a wiecie, że nie wolno się spóźnić, bo jest kara sowita, nie wiem, czy już jest, czy będzie. Ale chyba będzie. Mam kiełbaskę. Zobacz, światełko, bo nic nie widać. No mówię ci. Ciemno. Biały dzień, ciemno jest. Kurde, ale ona tłusta aż jest. Ukryj kawałek, ja sprawdzę, czy to faktycznie jest swojska. Bardzo dobra, ja już jadłam ją. Z pycha. No, ciotka umie robić kiełbaskę. Sprawdzimy, no. Lubisz czekać? Lubię. Lubisz czekać za mną? Swojska. W sklepach takiej nie ma. No, a teraz kawa i sernik. Ktoś ostatnio, moi drodzy, śmiał na TikToku, bo wrzuciłem tam klip z sernikiem, powiedzieć, że jest zakalec. On jest zakalec. Ale ta osoba nie widziała go przekrojonego i stwierdziła... Założyła, że jest zakalec. A gdzie tam na serniku zakalec? No, gdzie? Nie, ja piekę to kruche ciasto osobno, 20 no. minut, żeby nie mieć wątpliwości. No właśnie. Ewka otwiera tam tutaj ten i się dziwi, że wieje. Się dziwi, że wieje. To trzeba zamknąć, to nie będzie wiało wtedy. A my jedziemy w parę miejsc. Jedziemy zrobić przegląd tego samochodu, podbić dowód. Jedziemy do Lidla na zakupy. I tego. A co gotujemy na kanał Gotuj Zewą dzisiaj? No właśnie, co gotujemy? Jakieś mięso chyba. Mięso jest the best. Chciałam zrobić tą sałatkę, a ty już mi z mięsem to wyskoczyłeś. Bo ciasto w sobotę wejdzie. Co to za ciasto jest? No to jest szarlotka. No, szarlotka. Bardzo dobra wejdzie w sobotę, także możecie patrzeć. A ten film wejdzie w niedzielę, czyli wczoraj widzieliście tą szarlotkę. No, to wczoraj widzieliście szarlotkę, także na kanał Gotuję z Ewą zapraszam. A co będziemy gotować, to jeszcze nie wiadomo. Bo ja to jestem za mięsem, a Ewa jest za sałatką jakąś. Zobaczymy. Zakupy zrobione, przegląd zrobiony. I teraz wam powiem tak, byliśmy w jednym
w jednej przeglądowni. Dla niewtajemniczonych przeglądownia to jest... Co to jest? Stacja kontroli pojazdów. Stacja kontroli pojazdów. 20 minut czekać. Dwa samochody. To podejrzewam, że to dłużej będzie, bo dwa samochody przed nami. I jeszcze zachodzę do tej przeglądowni, a pan mi mówię, że chciałem dowód podbić. A on mówi, co pan chciał? Chyba przegląd zrobić. Taki cwaniaczek, wiecie. Ale ja mówię, no tak, tak, przegląd zrobić, no. No ale dobra, 20 minut nie będę czekał. Jadę do drugiej pół godziny. Nie będę czekał. Jadę do trzeciej. Proszę, pan wjeżdża. Pan wjeżdża, panie Sławku. Jest fajnie. Przegląd też trwał, ile trwał, nie? Szybciutko pan tylko posprawdzał, czy wszystko w porządku. Widzi nowa fura, widzi jasne skóry. No to jak w jasnych skórach może być nie w porządku? Jak tam może być? No i dobra. I już jest przegląd zrobiony. Co prawda 5 dni wcześniej, ale... Nie było wyjścia. Nie było wyjścia. I co jeszcze? I tak, zakupy są porobione i teraz będziemy robić na kanał Gotuj z Ewą. Powiemy co? Nie. Coś dobrego Ewka wymyśliła. Zaglądajcie tam, to się dowiecie. Donia, moi drodzy, dzisiaj idzie na imprezę i miała zrobić nuggetsy z kurczaka z Thermomixa, nie? Bo zawsze to robi na imprezach, bo to dzieciom bardzo smakuje, nie? Ale jako, że ma panią na paznokciach, to Ewcia powiedziała, że ona jej to zrobi. A że przy okazji Ewcia powiedziała, że jej zrobi, to i nam zrobi. I sobie zjemy takie nuggetsy właśnie też z frytkami i tym samym nie będziemy musieli robić nic na obiad. Dobry, dobry pomysł. A ciekawe, co? Ciekawe, kiedy oni z tej imprezy wrócą, co? Ja myślę, że jak pojedziesz. Nie, to ja nie jadę nigdzie. Koleżka nasz tutaj idzie do lodówki. Ciekawe po co. Nie pokażemy widzom, bo to wstyd, że ty takie napoje pijesz niezdrowe. No widzicie, moi drodzy, to tak wygląda. Nie wygląda to zbyt apetycznie. Ulpa, ale bardzo smaczne. Ale powąchać? No pachnie ładnie. Ale uwierzcie mi, że później jak zrobicie sobie wefertko... Jest na kanale Gotuj z Ewą. Widzicie? To ja nawet nie wiedziałem, że to jest. A to już chyba dawno. Dawno robiłam. To chyba jest ulubiona pozycja dzieci. No. I zrobiłam... Są nuggetsy, są, tak. Dość dawno to było robione. Ale jest bardzo dobre i Ewcia będzie to robić we frytkownicy. W rękawiczkach. We rękawiczkach. I tutaj... Z bransoletką i zegarkiem. I tu będzie odkładać to wszystko. I będzie fajnie. Co tam skaczesz tak? To są moje rękawiczki. Zużyłaś wszystkie. Musisz robić bez rękawiczek. Ja mam dużo. Bez rękawiczek rób. Zawsze. Za paznokcie jej wchodzi, wiecie, i tego. No i nie chcę robić bez rękawiczek. Kuleczka w jajeczku, w bułce tartej i tu. A później to wszystko na dół i będzie się robiło. Teraz robimy próbę, ale jeszcze nie, bo jeszcze... Przepuszczę je na drugą stronę, no. Żeby się przerumieniły. Widzicie? Tak to się robi w Chicago. I do tego, moi drodzy, wpadnie sosik czosnkowy. Jogurt, majonez i czosnek, nie? W sumie więcej nic. No i czarny pieprz podgrzewany grubo, tak robię. No i tyle. I jest przepyszny. No a co, nie jest dobry? A nie jest? Właśnie. Nuggetsy z sosikiem czosnkowym roboty własnej, albo własnej roboty, albo z autorskim tym. Jak to się mówi? W przepisie. Przepis autorski. O, przepis autorski Ewuni. Frytki to są frytki i sałatka. I sałatka to jest też autorski przepis Ewuni. No i tak to ładnie wszystko wygląda. Jeszcze ładna pogoda jest. Więc, moi drodzy, wybieramy się. Tutaj niedaleko mamy sklep taki ze zmywarkami, bo Ewa lobbuje za tym, żeby kupić zmywarkę i musimy się rozeznać. W internecie to tak patrzy, ogląda i tak nie dotkniesz, nie zobaczysz, nie zmierzysz, tam niby wymiary, wszystko jest. Idziemy. Co? Idziemy. A koleżka z nami też chce iść, no kurczę. Wszyscy zna... A nie chcesz na nogach z samochodem?
Jak na nogach, żeby. Jak chcesz, sobie. Powiedz widzom, jak chcesz iść na nogach czy samochodem? Ja wolę samochodem. Ona woli samochodem, no to musisz kluczyk wziąć. A kto ma kluczyk? No ty? Nie, ja nie. Po co samochodem? Samochodem. No będzie szybciej. Bo na nogach to jednak jest na nogach. A obiad można spalić. A obiad, a właśnie, można spalić, widzisz, a mama chce iść. Dzięki temu można więcej zjeść. Tak, dzięki temu później można więcej zjeść. Nie dyskutujcie. Ale nie dyskutujcie, tak, samochód jest po to, żeby jeździć, będziemy jeździć. Po drugie, wiecie, spieszy nam się trochę, bo Donię zaraz zawozimy na ten, na imprezę. I musimy to szybko załatwić, także nie ma czasu na chodzenie na spacerki teraz. No. Dobrze, wchodzimy i będziemy tutaj sprawdzać różne warianty. Mamy większość zmywarek do zabudowy jest. To już są piekarniki. No, za dużo? Co? Mieli rację, nie kładą się wszystkie. Ale co się nie kładzie, mówisz? Koszyk, to się nie kładzie. Aha. No to niech się nie kładzie, to tam. Ja takiej nie chcę. Aha, no dobrze. Nasze to się kładą, taka stara jest i się kładą. Nasze się kładą, bo nasze są fajne, może dlatego, wiesz? No. A to tylko takie, które nie są fajne, się nie kładą, wiesz? No właśnie. To by była nawet. No. Beko, ale... Wszystkie są, kurcze, do zabudowy, ty. No z tej strony, po drugiej są nie do zabudowy. To tylko jedna. Wyprzedaż. Jesteśmy w innym sklepie, bo tam nie było, ale niestety mam przykrą wiadomość, bo tutaj też nie ma. Jest jedna tylko do zabudowy, tam z przodu. Aha, tu jest, ale to nas 40 nie interesują. To nie do zabudowy, no, a wszystko resztę do zabudowy jest. Trzeba jechać, masz rację. Ona fajna, nie? Czy nie? Fajna. Boże. 2,150, no. Seria 4, najbardziej polecana zmywarka. Tak? Mhm. Ciekawe, czy się góra ściąga. No, to pan by ci wszystko powiedział. No, z pewnością. Deskę Ewcia przygotowuje. Tutaj mamy dziurę po zmywarce, bo wyjąłem zmywarkę, wiecie. I Ewa szuka w internecie i nie wiadomo jaka. Czy Bosch, czy Electrolux, czy taki, czy sraki, czy owaki. Tu jest Igorek. Donia pojechała na jumprezę, a my tu się będziemy gościć. Tylko, że tak, my mamy tutaj z Ewcią randkę z filmami dla dorosłych, mu mówię. A on chce z nami oglądać. No jak teraz? Wy to, żeście te jajka tak obrali, że ja kroję skorupkę. Tak? A. I mamy jeszcze na dodatek takie jajka, wiecie, ze wsi to są jajka, że tak nie szło ich normalnie obrać. Ja nie wiem, co to się dzieje tutaj w tym naszym swojskim klimacie.